Witam was tutaj, cześć i czemu jest noż. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Cities Skylines PlayStation 4 Mass Transit, a dokładnie chodzi nam o scenariusze promowe Imperium. I dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ pobawię się trochę dzisiaj głosami. Tak dla odmiany, dzisiejszy odcinek jest całkowicie nagrywany po tym, jak go nagrałem. Tak, ale zaraz mi powiecie, że co? Zaraz, jak to możliwe? A mianowicie, najpierw nagrałem obraz, a teraz dogrywam dźwięk, ponieważ nie mogłem jednocześnie zrobić tego i tego. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, odstawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba. I oczywiście nie ma żółtej łapki, która by się pojawiła, bo nagrywam w zupełnie innym programie. Także już przechodzimy do naszego głównego programu. Jak widzimy, mamy około 330 osób przewidzianych promami. To nie jest dużo. To jest naprawdę mało, ale no, powiedz mi, jakoś ujdzie to. No dobrze, ale postawmy jakieś promy, tak? Bo tu chodzi wyłącznie o promy. I tak, najpierw kupmy nowy kawałek ziemi. O tutaj, bo bym sobie puścił tam promy, co nie? Tam się naprawdę przesadzą. Dobrze, i teraz możemy tutaj sobie puścić kanały, co nie? Te kanały będą nam tutaj się ciągnąć. Znaczy, chodzi głównie o to, żeby te promy mogły dopłynąć tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Żeby nie trzeba było korzystać z innych środków komunikacji. Więc przejdźmy do naszych promów, tak? No co tu dużo mówić. Dobra. Tylko tak, mamy tutaj ścieki. Zobaczymy w ogóle, jak zareaguje nasz na to ekosystem, bo to może być różnie, tak? Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I ponieważ oszczędzamy forsy, bo nie możemy zejść poniżej zera, nie będziemy budować dużej drogi, ani autostrady, aby oni chcieli korzystać z promów, a nie z takich środków komunikacji. I jedynym problemem, jaki może być w tym scenariuszu, to jest to, że będą korki, ale to przy naszych przystankach promowych. Ale o tym to pogadamy już po przerwie. Dobrze, wracając, jak może usłyszeliście, to były prawie moje wszystkie głosy, które potrafię z siebie wydobyć. W trakcie odcinka będę je różnie i w miarę możliwości swoich zmieniać, tak żeby trochę urozmaicić ten odcinek i nie było to tak jak zazwyczaj. Tu właśnie zbudowałem autostradę przez przypadek, ale spokojnie, więc z tym nie ma problemu. No i sobie tutaj pociągniemy, tu ogólnie chciałem zrobić nową taką dzielnicę mieszkalną, żeby mogli się budować trochę z dala od tego... A co? To jest autostrada, kurde. No dobra, trudno, zaraz ją zmienię na zwykłą drogę. Nie, bo ja naprawdę chcę, żeby... Dobrze, i weźmy sobie jakiś kanał. Szeroki. Średni szeroki. Średniej głębokości. Który... No, widzicie, jak ma nie chodzić. Dobrze. Tak. Stąd tutaj też trzeba pociągnąć, bo tu chodziło mi głównie o to, żeby właśnie tam do tamtych ludzi mogły jakieś promy podpływać od naszego głównego ekosystemu, który aktualnie mamy, co nie? I tak, oczywiście tutaj trzeba standardowy pattern zrobić, wyłączyć. A widzę, co ty robisz. Albo pójść na jak to woli, tak? To co woli. I teraz puszczamy play i zobaczymy, jak szybko nasza woda się wypełni i czy w ogóle w którym kierunku będzie płynąć, bo to nie jest pewne. No i tak, tutaj sobie damy trochę ludzi, żeby się pobudowali. Ale bez tego, co właśnie widzicie, to nie będzie cały czas wyglądać tak, jak teraz widzicie. Także nie, to nie, to będzie tutaj okrągłe, różne takie kolorowe dzielnice, gdzie się to będzie przemijać w różne kolorki, tak? Będą zaokrąglenia, domki, nie wiadomo jak poukładane. I tutaj wcale nie było przejścia. Wcale się muzyka właśnie nie zmieniła z Rock City na Relaxation Station chyba. Nie, wcale, naprawdę. Wcale to nie jest drugi dzień nagrywania. Wcale. Także, no widzicie mniej więcej tutaj o co chodzi, tak? Woda nam się mniej więcej uformowała. I tak, promów nie chciałbym tutaj do kanału, bo wtedy to jest przystanek jednostronny, a my tu chcemy prawdziwe. Chociaż nie wiem, czy w przyszłości tego nie zrobię, bo po nagraniu tego odcinka, tylko tak wam powiem, z przyszłości, to trochę jest problem z tymi statkami, bo po prostu jest jeden przystanek w dwóch kierunkach i się damy korki, a jak żeby był po dwóch stronach, po prostu ludzie sobie przechodzili, to może trochę będzie lepiej. Ale o tym możecie napisać w komentarzu, jak już dojdziemy do tego momentu. Kurde. Jak tak często zmieniam głos teraz, to po prostu zaraz mi gardło wysiądzie. Ale dobrze, jest teraz 22, więc właśnie mam opublikowany nowy odcinek, aż zerknę jak tam się miewa.
A widzę nasz pan zaprawę? Wow, jedno wyświetlenie, jedna łapka w górę. Dobrze, idzie. Po 2 minutach. I tak, no trochę się tutaj wylała. No, co by tu powiedzieć? To nie miało tak ładnie wyglądać. Postawiłem właśnie pompę, żeby trochę tą wodę odkorkować. Dobra, jak tam idziemy? Okej, 1000 osób przywiezionych. I tu mi woda się wylała. No, i jeszcze nie podłączyłem tego. Pięknie. I moje świeże budynki miały tutaj być. Aj. No hej, jeden jest minus, że jak nagrywam teraz tak, jak wy to oglądacie, znaczy, tak, mam dźwięk oczywiście, nie oszukujmy się, dźwięk muszę mieć, co nie? Ale to nie jest to samo, ponieważ muszę 2 razy nagrywać to samo, co nie? Najpierw muszę nagrywać, jak gram, czy tak, to jest przyjemne, jak nic nie mówię, czasami nawet. A to tak do timelapsów mam, co nie? A teraz muszę dogrywać głos i to już, znaczy, może być, tak, ale już na pewno nie obejrzę tego odcinka jeszcze raz. Bo nie, już właśnie go oglądam, tak? Dobrze, no i tutaj sobie właśnie chcieliśmy podłączyć te promy, co nie? Żeby się nam tutaj rozciągały. No i tutaj, no co tu dużo mówić, damy sobie 2 przystanki, co nie? Żeby mogli kursować już jako tako pomiędzy tym a tym. No i tak, tu bym sobie to podłączył jakoś ładnie, zgrabnie. O, proszę bardzo. Tutaj oczywiście do tego. No i tak, tutaj jest ten, nasze wysepka, co nie? Ja na pewno na tej wysepce coś zrobię, ale to w przyszłości. Może jakieś biura czy coś, kto wie. Możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli na tej wyspie. Po prostu piszcie hashtag wyspa, coś takiego. A póki co zrobimy sobie tutaj, żeby promy pływały dookoła lub sobie skręcały, jak nie chcą tego robić. No i tak, tu sobie po prostu podłączymy to. Do tej sieci. No i tak, tutaj jeszcze jeden przystanek oczywiście musi być gdzieś bliżej tego rądka. Tutaj też można by postawić, ale szanujmy się, ludzie mogą trochę pochodzić, a w centrum miasta to jest dobry pomysł. Tak, oczywiście sobie podłączymy ładną, krótką drogą i jakieś ścieżki, które zaraz też podciągniemy, mogą być. Także tak, tutaj sobie najpierw zrobimy takie podłączenie, proszę bardzo. I najpierw oczywiście puścimy jakiegoś proma, żeby już nam tutaj zdobyć. Tą linię sobie chwilowo usuniemy. Wiem, że ludzie mnie za to znienawidzą, ale chcę puścić sobie po prostu, żeby statki płynęły tak, jak ja bym chciał. Czyli płyną tutaj, do tego naszej nowej dzielnicy w tej części. Tutaj do no, tego, co już jest, tak, co tu dużo mówić, to już było i będzie. Tutaj, no i tutaj. No i teraz z powrotem będzie się to wszystko ciągnąć, to nie? Na razie to nie jest jakieś strasznie skomplikowane, to ogólnie później naprawdę będzie parę linii, to żeby tak wszystko się ładnie wymijało. Na razie to jest takie pojedyncze, a później pod koniec, żeby dojść do tych tam tyle, ile miało być w statków, to sądzę, że z 10 odcinków tego będzie. Przynajmniej taką mam skromną nadzieję. Byłoby fajnie. Żeby nie było tak jak z ostatnim scenariuszem. Chociaż korki akurat mi się bardzo podobało. Fajnie nam się udało skończyć. No, te pozostałe, które mi się nie udały, albo po prostu były zepsute, no to co innego, tak? W ogóle jakieś parki też trochę trzeba było postawiać w naszym mieście, bo ich jest mało. O, mamy już wodę. Gratisowo, nie podłączyliśmy sobie tutaj, od razu wszystko już jest. Także fajnie. No i co? Woda nam stąd spływa. Płynie na pewno. I tak, czy ktoś tutaj już idzie? O kurde. Coś tutaj już idzie i to naprawdę z ciekawych miejsc, nawet z innych portów tutaj, z tego co widzę. A do tego... Głupie pytanie. Dobrze, zerknijmy sobie na nasze linie. Okej, okay. Linia jest trochę w użyciu, maksymalnie 35 osób, ale statki są prawie pełne. No, może być. Nie jest też tak źle. Tak, jest dobrze, dobrze. I tepnąłem się, nawet nie zauważyłem, o co chodziło. Tutaj, tutaj. No i tutaj. To tak. A druga linia? Druga linia to wiecie jeszcze. O kurde, co to ma być? 70 osób? A no dobra, w sumie logicznie, tam nie macie żadnej komunikacji. Zwiększmy tutaj popyt do 200. Serio, 200% tutaj jest minimum. Później może do 300 dobijemy, bo to jakaś linia większego użytku. Dobrze, to tak, mają tutaj most, budynki się budują, świetnie, nawet wodę sobie nową podłączyliśmy tutaj. Popyt jest naprawdę piękny, może jakąś wodę sobie jeszcze dzisiaj byśmy dostali. Ogólnie mamy
31 tysięcy. No to na nasze potomowe zachcianki naprawdę wystarczy. Tak czuję, że to jest odpowiednie. No i widzicie, i tutaj będziemy sobie dojść takie okrągłe, dziwne, takie rzeczy, których ja jeszcze prawie nigdy, rzadko kiedy co. I o tobie, i chwila, zaraz to. Co tam było? Okej. Właśnie zauważyłem to, czego wcześniej nie zauważyłem. Że droga dałem bez podłączenia. Trochę przemysłu, ale bez przesady. No dobra. No i co? Cała wizonosz, co nic nie robisz? Dobrze, o kurde. Trochę ich tu podtopiło. Może jednak trochę tutaj przesadziłem z tą wodą. Może? Może kto to wie? Tam. W ogóle ten odcinek powinien się teraz pojawić w piątek. Nie wiem, kiedy się pojawi. Znaczy, ale nie dziś, że się pojawi w piątek, tak? Da, podnieśmy sobie tutaj teren do tych promów. Może tak, żeby nam to trochę lepiej wyglądało. Ogólnie z... Głupie reklamy. Ja sobie to wyciszę. Naprawdę, ja sobie to wyciszę. Wy nie wyciszujcie mnie, bo nie usłyszycie, co ja tam do was mówię, ale... Ale jest po prostu straszne. Dobra. No tak, no to tutaj... Chwila. Woda nam się zlała trochę. Nawet i tak trochę. No to teraz tutaj nic nie zrobię, jak mi się tak woda zlała. Świetnie. O, coś załapało. Dobra, mamy kawałek. Teraz przydałoby się ciągnąć dalej, tylko to musiałoby się uspokoić. Coś. O, mamy duże miasteczko. Możemy kupić nowy kawałek ziemi. Stydowce, metro, no chyba nie skorzystam. Wypoczynek i jakieś różne inne eciepecie. A tutaj z wodą to jest kicha. I to naprawdę duża kicha. O, już wiemy, czemu to było tak dużo wody. No to... Jak tutaj było wody słodkiej, no to co tu dużo się oszukiwać? Tu będzie dużo wody słodkiej. Nie, on mnie pokazuje. Przez 16 minutę, może coś koło 10. Okej, może być. Może być. Dobra, podnieśliśmy do hotelu. To teraz trochę bardziej wzburzyliśmy wody. Mam nadzieję, że się uspokoją. Wyłączmy linię pomocnicze, bo to nie pomaga. To nie. I podłączamy. Bingo! Udało się. Świetnie, może teraz nie będzie to takie cały czas zalane. Jeszcze tutaj jest ładnym zakrętem i jest, voila! Naprawdę, teraz to tutaj nie ma co się topić. Tutaj, o, było. Mamy to, po prostu mamy. Od razu lepiej, co tu dużo mówić. Dobrze, kamienie, to sobie sprawdźmy, jak tam Szwajcaria. O, coś ruszyło! Pojawił się zielony patrol. To chyba 3,5 tysiąca tam pokazuje. Do 25 tysięcy ludzi to naprawdę szybko dobijemy. To co to... Co do reszty to mniejsza z tym, ale... Dobrze, cały czas to się topi, no... Kurde, no bardziej nie mogę podnieść! Co poludzisz? Czy ty jesteś niewychowany? No, nie no, tak... Dobra, tak, wał se tu podciągnij, wał jasny, wał się podciągnij, ale on nie chce wejść. Ciekawe może czemu, może jest inteligentny. Ajaj. No i są kotki statkowe. Świetnie. Pip, pełen? Co? Zaraz, jak to pełen? O kurde, te statki są pełne. Trzeba chyba zwiększyć budżet. Tak, a widzę już 250%. To jest trochę mało, ale dobra, może być póki co. Póki na razie możemy przy tym zostać, ale to nie na długo. Później trzeba coś nad tym pomyśleć, tak? To wody ci brakuje. To co, jeszcze czegoś może brakować? Dobrze, to teraz kończymy jeden dzień. Tomorrow. Dobrze. Cóż za piękny powrót trzeciego dnia do nagrywania. Co nie? To dzisiaj nagrywałem. Tamte odcinki były z wczoraj i przedwczoraj. Nie, znaczy wczoraj mnie nie było. Przedwczoraj i przedwczoraj. Fajnie, co? Dobrze, ale przejdźmy może już do budowy odcinka. Tomorrow było. Jest tutaj. Dobrze, no to mamy tutaj naszą dzielnicę. Teraz już trochę bardziej szybciej będę budować, bo tamtą część myślałem, że jeszcze mówię do was. A nie, a tutaj już wiem, że do was nie mówię. Na luzie to nagrywam. Mogę mówić co chcę do mikrofonu, a on i tak jest wyciszony. Świetnie, co nie. No dobrze.
ale bez przesady. Podróbmy tutaj ścieżki, żeby ludzie mogli inteligentnie chodzić pomiędzy tym wszystkim. Tu się ładnie rozchodzić i tego typu rzeczy. Co dalej? W ogóle mam dla was taką informację, może nie wiem, czy to wam się zupełnie spodoba, czy nie spodoba. Najbliższy weekend pojawi się góra jeden odcinek. I nie mam żadnego pojęcia, z czegoś pojawi się odcinek. Może to być ze City Skylines PS4, może to być z PC. To, z czego zależy, to zależy od waszych komentarzy, czy coś napiszecie, którą serię bardziej chcecie, żeby się pojawiło, bądź od tego, na co dostanę dostęp. Więc to będzie różnie. Kurde, cały czas mi skóra schodzi z palca, to ma być. Dobrze, tutaj nasze statki... Ała! Ale bolało. Dobrze, tu sobie zrobimy, nie wiem czy zauważyliście, mamy strasznie duży popyt na komerchę. To my tutaj sobie podłączymy komerchę. O, ładnie załapało nam tutaj. Dobra. No i my tu sobie podłączymy komerchę, aby to nam wszystko ładnie tutaj się kręciło i w ogóle było... Była zabawa. Tak, podłączmy sobie tutaj stateczki, co nie? Statek 1. Statek... Nie, co ty tam robisz? I statek 2. W dwóch kierunkach, świetnie. I od razu puścimy sobie drugą linię. Stąd. Na sam koniec. Żeby jakby ktoś chciał taki ekspres omijając wszystko. Myślę, że przyszłościowe, ale się przyda. Dobra. To tak, kontynuując dalej. Ogólnie mam dosyć duże plany. Tam nie wiem, czy jeszcze dzisiaj trafimy. Co do tej wyspy. Tam ona będzie... Może takim jakieś te, turystykę czy coś. W ogóle tutaj, wracając tylko do tego. Tutaj mi strasznie się nie podoba, że oni do tej stoczni to wpływają jak chcą. No jak tak można? Wpływać jak chcesz. Ja mówię ci, że masz wpłynąć, kiedy którą drogą ja chcę. No masz, wybór ci, proszę bardzo. I nie ma, i co, i nie ma, teraz to ja się śmieję. Ha. Ale przechodząc do konkretów, na tej wyspie, to ja tam później będę chciał po prostu podłączyć. Zrobić tam, nie wiem, może z 3 do 4 tych dużych portów. Tych podwójnych. A między nimi po jakieś drogi, ścieżki tego typu, ewentualnie jakiś jeden autobus. I jakąś komercję, turystykę, jakiś monument, żeby tam ludzie zjeżdżali. I tam będzie takie centrum przesiadkowe, gdzie będą wszystkie statki zjeżdżać. Będzie to oczywiście tam jakoś porozdzielane, żeby nie było, że jest jakoś nie tak. Ale sądzę, że wtedy będzie o wiele przyjemniej. Ludzie się będą mogli przesiadać i nie będzie korków jako takich na moich trasach. Także myślę, że tak, że się to będzie działać. Mam taką przynajmniej słodką nadzieję. I tak, tutaj sobie robimy naszą komerchę, znaczy sklepiki, ale to już te sklepiki będą o dużym zagęszczeniu, żeby już tutaj się nie rozdrabniać. Tu sobie podłączymy, aby były jakieś skrzyżowania, co nie, jakieś przejście dla pieszych, żeby ludzie mogli poprzechodzić. No i tak, dajmy sobie tutaj, żebyście mogli się budować. Dużym pędzlem, co się będę oszczędzać. I tam trochę od domków to damy sobie biur. Owszem, jakieś biureczka sobie poustawiamy, żeby trochę to wyciszyć. Ale bez przesady, muszę przecież mieć gdzie robić sklepy, co nie? Więc gdzieś tam będą mogli pójść na sklepy, ale bez przesady. Dobra, kurde, ja już tutaj tyle gadam, a to jeszcze tyle jest czasu przede mną. No, teraz rozumiem, czemu niektórzy nie oglądają do końca odcinków. Ja chyba też będę po prostu robić trochę krótsze odcinki, aby przyspieszać w niektóre momenty. Można się na tym zajechać. No to zresztą jak ja i u nich ludzi, innych ludzi. Też nigdy nie oglądam do końca odcinków. Przeskakuję sobie po prostu co nie odcinki, bo oni tam zazwyczaj ględzą, marudzą i różne rzeczy. A ja nie mam na to czasu, tak? Chcę szybko obejrzeć, mieć to z głowy, ale wynieść coś z tego, jakieś fajne informacje. Coś, czego nie mogę robić na swoim PC. Zresztą sądzę, że większość osób, które ogląda mnie na przykład, to chodzi o to, że na przykład nie potrafią czegoś w ten sposób zrobić, albo nie mają, nie mogą tego zrobić. Bardziej chyba o to chodzi niż dla frajdy. Czy może dla frajdy? Napiszcie w komentarzu. Ogólnie cały czas dzisiaj w odcinku mówię, napiszcie w komentarzu, nie obrażajcie się naprawdę. I nie zróbcie mi czegoś, że po prostu teraz nikt nie napisze w komentarzu, bo ja po prostu chcę wiedzieć, czy wy tam jesteście po drugiej stronie ekranu, tak? I o to mi tu głównie chodzi. 22, dobra. Mam dzisiejszy cel, aby o 23 może być już w łóżku. Oczywiście najpierw pójdę sobie umyć się z czystej przyzwyczajności, ale to byłby dobry cel. Dobra, dajmy tu sobie tego przemysłu.
i zobaczmy, jak tam nam to się żyje. Okej, okay, jest statek i to jest w wodzie. Niedobrze. Niedobrze. Bardzo dobrze. To na mnie się trochę już nad spadę chciał. Oj, to mi trochę tu podtapia. Nie, to jest za nisko, to jest za nisko. Dobrze, wiecie co, my to... Tak, tu sobie spróbujmy trochę obniżyć teren, ale... Ale no, co tu dużo powiedzieć. Dobranoc. Znaczy, nie, spokojnie, jeszcze mnie zasypiem, jeszcze wam trochę to pokomentuję, ale sobie trochę ściszę dźwięk, bo... Bo mi trochę za głośno w słuchawkach, ja nie mogę puścić na głośnik, bo... Bo byście słyszeli takie, że tu i tu i tu, nie byłoby coś nie tak. A ja czegoś takiego nie chcę! I tak jest dźwięk czasem przystanowany, to tylko i wyłącznie przez to, że się zbliżam za blisko mikrofonu. Tylko i wyłącznie. Dobrze, pełna wiadomość. Została chyba tylko jedna trzecia odcinka do przegadania. Świetnie! Po prostu świetnie. I teraz przyniosłem jakby coś ten prom, aby tu go przestawić, ale na wyższym terenie. I jakby ktoś się mi później zapytał, Absynosz, ty nagrywałeś to wszystko teraz, ten odcinek z Liskana jest tak samo jak Absynosz poza prawem? Tak, owszem. Najpierw nagrywam, później edytuję, później dogrywam dźwięk, później to się renderuje, a później może dojdzie na YouTube'a, jeżeli mnie skreślą za prawo autorskie. Tak to wygląda. Aj, ten głos Grażynki na mnie wyczerpuje. Ale jeszcze zaraz go chociaż gdzieś się użyję. Tak, dla zasady. A, puśćmy play, bo tutaj w ogóle coś się mogę postawić, tego jakbym chciał. Te budynki mi to wpatrzają. Może to przez nie. Kliknijmy. A nie. Nie, to chyba wykrywa tą wodę, co jest pod spodem. No, no, przyspieszmy sobie czas. Do trójeczki. Bo cały czas tego nie mogę zabić. O, o, właśnie wypłynęło. Dobra, przyspieszyliśmy. I tak, tu mam nasze sklepiki. Powiem wam tak, jak się komentuje, jak ktoś gra, to jest połowa zabawy. Jak się gra i komentuje, to jest to. Na przyszłość. To jest dla mnie na przyszłość. Żeby nie robić czegoś takiego. Znaczy, czasami mogę z tego skorzystać, bo wiecie, czasami nie mogę mieć po prostu jednocześnie nagrywać i mówić, bo jest ktoś jeszcze obok pokoju. Ale normalnie to chcę się trochę... Nie. To nie jest to samo. Nie. Połowa zabawy. Dobrze, podłączmy to sobie tutaj do reszty. Okej, play. Jakieś budynki. O, może widzieliście? Może duże budynki już postawiać. Fajnie. Dobra, jak tam popyt, bo mi trochę mikrofon zasłania. Okej, trochę domków. Ale to tak ciup ciup. Dobra, czy statki nam się poprzestawiają? Poprzestawiały się, świetnie. Dobrze, to teraz tak. Dalej. Jeszcze trochę tego jest. O, jest to. Dziękuję. Dobrze, no tak. Trochę jakieś korki mi się tutaj, że mają powoli robić z tymi prymami. No ale to tak jak mówiłem, na to będę mieć dokładnie specjalnie przygotowane linie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak? Mam nadzieję, że nie będzie z tym jakichś dużych problemów. Przynajmniej taką mam nadzieję. No ale zobaczymy. Zobaczymy, tak. Dobrze. Ogólnie to ja później wykupię wszystkie te elementy, kawałki, aby ludzie jeździli dookoła, co nie do różnych miejsc. Po tych jeziorkach sobie pływali, ewentualnie po kanałach. No ale no sobie zobaczymy, tak? Dobrze, może parę parków, aby trochę przyatrakcyjnić tutaj te miejsce i żeby się szybciej ulepszali. Szybsze ulepszanie to więcej ludzi, a więcej ludzi to więcej osób w transporcie, więc same plusy, co nie? Oczywiście ścieżki, aby szybciej mogli dotrzeć do moich domów. Wiadomo, podstawa to podstawa, tak? O. Widzę na maniak w oczach. Już dochodzę bliżej końca, ale dobrze wiem, że jeszcze muszę stworzyć nową dzielnicę, więc... Więc nie marudzę, tak? Oj, coś mi się przycięło. No nie, znowu reklamy, no ile razy, co chwilę są te reklamy, co tam mogło w ogóle być? I to jeszcze ta sama, którą znam na wylot, bo ją cały czas słuchałem na wakacje. Nie, no po prostu to jest jakoś masakra. Ale dobrze, już wracając do tego, ja w ogóle idę już na dwie lekcje tylko do szkoły, bo... Ale, mniej czasu. Piątek, tak. Znaczy, to nie jest tak, że mam w planie, ale...
Dobrze, zobaczmy jak tam z edukacją. Edukacja mówi, jak widzieliście, było dobrze. Kamienie milowe. O, 7,5 tysiąca osób przewiezionych transportem. A potrzebujemy 250 tysięcy. Idziemy w dobrym kierunku. Co by nie mówić, że tam trochę pasek się dusza, to już się dusza, tak? Wcześniej on cały czas stał. Więc nawet na graniu to już jest to. Swoją drogą, później pod koniec gry możemy sobie wejść w statystyki miasta, czyli w coś, co nigdy nie wchodzimy. I podejrzeć sobie, jak tam nasz przyrost transportowy, publiczny, szedł, jak tam coraz więcej ludzi. Dobrze, tu sobie zrobimy nową dzielnicę. Mieszkalną, bo tutaj będą mieszkalne. I to będą bloki. Takie też oczywiście okrągłe nasze te ścieżki. Okrągłe drogi. Tutaj nasze skrzyżowania to, wiecie, mogą mieć naprawdę dużo rozgałęzień. Ja w to nie wnikam. No i tak, mamy oczywiście kolejny przycinek promowy. Tak, żeby odkorkować inny i żeby Niemcy mogli korzystać z pomiędzy różnymi przejściami. Tak. Widzę. Jeszcze nie jesteśmy przy końcówce. No i tu sobie damy te duże budynki, co nie? Tutaj sobie damy trochę też domków, bo no domki też muszą być. A trochę parków tu mamy. I w ogóle jakby ktoś nie zauważył, mamy 120 tysięcy tam. Około 126 tysięcy. Czyli naprawdę kupa forsy i możecie mi powiedzieć, co, jak na co wydać tę forsę, żeby nam to wszystko ładnie, sprawnie działało. No i tak. Ogólnie ten scenariusz, to mogę pokrótce powiedzieć, że to jest scenariusz na tym, żeby zbudować sobie miasto, ale jedyny środek transportu to są promy. I tyle. No i żeby miasto przetrwało, nie upadało, ale głównie to jest tylko, żeby miasto tylko miało jeden środek transportu. Trudne, ale wykonalne. Więc, a co by tu dużo nie mówić, no? Trudne, ale wizja nas się podejmie, więc... tak, fajnie. Dobrze, podnieśmy sobie tutaj trochę wody. Coś ci prądu brakuje. Nie marudź. Zaraz się coś tam wybudują, a chcieliby i będziesz mieć co to potrzebujesz. Spokojnie. Także prądy pływają, prądy wszyscy mają. Jest po prostu zajebiście. Właśnie, może się reklamy skończyły, to sobie włączyć mi. O. Dobrze wytuczy. Odpowiednia muzyczka trochę zrelaksuje moje uszy po dzisiejszej szkole, tak, to już naprawdę trochę mi tu wysiadły te uszyska. Dobrze, zobaczmy jak to nasze ścieżki, jakiś deszczyk kapie. Zobaczcie, jaką fajną długą drogę tutaj zrobiliśmy, tak, żeby... Aż, co wy macie na ulicy? Przecież stawiałem przed chwilą po... A, no tak, pamiętam, to jest to, co zapomniałem. Ale poustawiamy sobie przy okazji trochę służb. Straż pożarna może się przydać. Klinika, czemu nie? Będziecie mieli szybko. I jeszcze by się przydał cmentarz, no oczywiście zapomniałem. Edukacja jest naprawdę na poziomie full wypas, więc nawet nie będę stawiać poza tą jednostką podstawową tuż przy promach. Dobra. To tak podsumowując, to nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Mam nadzieję, że nasze promy pływają już inną drogą. Tak, pomód drogi możemy spokojnie użyć. I właśnie, ja poddaję teraz parę dróg takich z tymi parkami po środku ulicy, bo to podobno zawyża też poziom zadowolenia ludzi i... hałas. Nie wiem. Coś tam daje ludziom. A jak daje, to im dam, tak? Także tutaj, proszę bardzo, macie, możecie chodzić środkiem ulicy i w ogóle kto co woli. I takie mniejsze drogi mniejszego użytku też można poulepszać, tak? Na przykład tutaj. Dobra. Idzie. O, tutaj do przemysłu. Ładna, prosta aleja ku wolności pracy lub do domu. Ja tam wolę tą wersję do domu. Chociaż powiem wam, że... Znaczy, tak, bałem się trochę tego nowego... Znaczy, nie bałem się, ale... Byłem ciekawy, jak tam ten nowy doktor szkolny się rozpocznie. Ale jak już przyszedłem do szkoły, jak teraz chodzę codziennie, to naprawdę to jest czysta przyjemność. A nie w mojej szkole, nie wiem jak u was jest, ale u mnie to po prostu aż się chce przychodzić, bo jest tak jest taka fajna klasa, jest taka przyjemność i nie ma problemów nawet z ocenami, nauczycielami. Wszystko jest po prostu dla ciebie. Przynajmniej tak w mojej szkole jest, nie wiem jak tam u was. Dobrze, powoli się zbliżamy do końca. I teraz zauważyłem, że ta dzielnica, która jest podobno nastawiona na przemysł leśny, to ta dzielnica jest naprawdę mała.
Ja ją teraz powiększyłem. Te wszystkie nam budynki przez to znikną, ale no dobra. Trochę powyciszam jeszcze tutaj drogi. Tak, żeby mieli trochę ciszej chociaż. Tak, to. Tutaj nie mogę ulepszyć czemuś. A, bo to jest droga dwupasmowa. Dobra. Swojego ten węzeł jest naprawdę piękny. Aż się dziwię, że go zrobili bez anarchii. Naprawdę. Aż się dziwię. Dobrze, no i na koniec to już sobie wrócę, co nie? Dobry początek, dobry start, dobry koniec. Nie, dobry start, nie, co ja mówię, kurde. Tu. Dobrze, no i tak wygląda nasze miasto. Tak wygląda nasze 10 tysięcy osób przewiezionych pociągami. Statkami. Niedługo dobijemy do kosztownego kamienia minowego. Tutaj nasza dzielnica. Jak tam nasze promy? O, właśnie, to jest dobre pytanie. Ta linia ma... 159 osób na jednym przystanku? Co to ma być? Który to jest? Tutaj? W sumie nawet się nie dziwię, nie macie innej środki transportu, nawet drogę mi ją zepsułem. Okej, coś w tym może być. Coś w tym może być. Zwiększmy to wszystko. Kolejna linia. Fiści 25 osób, no. Nie, no to jest jakaś masakra, to już... Który może wyglądać. Dobrze, zwiększy sobie po prostu nakład do 200% co najmniej. I jeszcze jedna linia. To jest ta nasza ekspresowa poniekąd. No, parę osób czeka. Zwiększmy tam o jeden statek, ale to nie jest jakoś specjalne, bo to ona ma być ekspresowa. Zobaczmy, ile zarobimy na statkach. Niecałe 500 dolarów. Nie jest aż tak tragicznie. Coś by się przydało z naszymi śmieciami, ale to w przyszłości, w kolejnym odcinku. A ty czego? A no tak, bo wszyscy się wynieśli, bo teraz mamy być wszystko eko, tak. Eko rodo. Dobra, no i tutaj. Dobrze, no i będziemy kończyć sobie dzisiejszy odcinek. Tak wygląda nasze wspaniałe miasto, które sobie powoli, aczkolwiek powoli trochę rozwijamy. To jest nasza nowa dzielnica, którą dzisiaj sobie całkowicie zaczęliśmy i całkowicie dzisiaj sobie ją rozbudowaliśmy. Promy, wszystko, cała komunikacja, nie mają tylko własnej szkoły. I w kolejnym odcinku może zajmiemy się, żeby mieli własny uniwersytet i te nasze centrum promowe przygotowane na przyszłość. Także to jest nasza dzielnica handlowa. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujcie, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale, jeśli tego nie chcecie przegapić. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!